że tak zrobiłem. Piszecie mi, że teraz jestem pod wpływem narkotyków i to nie jest prawda. Ostatni raz byłem pod wpływem narkotyków 5 września po gali Fame MMA. Teraz jestem czysty, nie biorę narkotyków. Nie mam sensu kłamać. Jeżeli byłbym naćpany, to bym wam o tym po prostu powiedział, bo i tak się do tego przyznałem, więc po co miałbym kłamać? Jaki byłby w tym sens? Strzelałbym sobie w kolano. Teraz została prawda i tylko prawda, bo już nie ma wyjścia. Tutaj już nie można nawet lawirować wokół tematu. Tu już trzeba mówić prawdę. Oj, Kuba, przestań manipulować widzami. To teraz ty manipulujesz, bo ja już mówię prawdę i będę tylko mówić prawdę. Nigdy na żadnej relacji, możesz sobie przejrzeć wszystkie relacje, nie powiedziałem, że kazałeś mi ćpać. Powiedziałem, że namawiałeś mnie. I to jest duża manipulacja. Po drugie, nigdy nie rozliczyłeś się ze mną z żadnej płyty, pomimo że mieliśmy taką umowę ustną. Nigdy nie zostało to spisane na papierze, bo myślałem, że jesteśmy przyjaciółmi. A gdy tylko wywęszyłeś okazję, gdy tylko wywęszyłeś rozłam, uciekłeś, spierdoliłeś do Warszawy. Powiedziałeś, że już nic nie wyciśniesz, nie wyciśniesz tej gąbeczki. Wycisnąłeś gąbeczkę tak, jak mogłeś i spierdoliłeś. Kuba, ja po prostu po pewnym czasie stwierdziłem, że i tak się ze mną nie rozliczysz z tych płyt i że nie ma sensu w ogóle proszenie ciebie o rozliczenie się z tej płyty. Dlatego stwierdziłem, że nie musisz mi oddawać pieniędzy ze swoich płyt i po prostu chciałem mieć już to zakończone. Chciałem ci zapłacić to, co ci się należy i cześć. Cześć, po prostu chciałem zrezygnować ze swojej gaży. Tylko i wyłącznie dlatego, żeby nie mieć z tobą kontaktu, stary. Bo wiem, jaki jesteś. Stary, Kubańczyk, ty przyznałeś się do tego, że wypłaciłem ci pieniądze, a Marek mówi na filmie, że totalnie wypierdoliłem ciebie na płytę. Wy się już gubicie w tym, co mówicie. A wiecie dlaczego? Bo kłamiecie. A ja już teraz mówię prawdę. I to będzie wasz minus. To jest wasz błąd. Bo ja już się nie gubię w zeznaniach, bo mówię całkowicie prawdę. Nie bez powodu masz przydomek, a raczej przezwisko manipulańczyk. Marek, mówisz, że nie wiesz dlaczego odszedłeś z kanału. Doskonale wiesz dlaczego, bo fani ci o tym pisali, że nie da się tak traktować Marek, bla, 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 bla. Chociaż traktowałem cię bardzo dobrze, traktowałem cię jak przyjaciela. Liczyłeś na większe zyski, liczyłeś na to, że sam sobie poradzisz, że będziesz kosić kasę, bo w końcu jesteś lordem Kruszwilem. A gdy zbiłeś się z rzeczywistością i wyświetlenia pokazują to, co pokazują, robisz mi dramę. Mówisz też o tym, że Viola zabiła psa. Viola wypowie się o tym sama na dzisiejszym live'ie, ale dlaczego ty nie powiesz o tym, że twoi rodzice mają nielegalną hodowlę psów? Są o tym artykuły w internecie. Będę mógł znaleźć te artykuły, które pokazują twój adres nawet. Masz zakopanych w ogródku mnóstwo ciał zwierząt. To nie ty wprawdzie robiłeś, ale bronisz morderców.